Witam Was serdecznie wszystkich ze sklepu Odkrywca Historii. Od premiery najnowszego wykrywacza metali Xpedeus 2 upłynęło kilka dni. Francuski producent zaskoczył cały świat. W związku z tym odbieram od Was liczne pytania. W tym filmie omówię kilka najważniejszych zagadnień związanych z Xpedeus 2, odpowiem na Wasze nurtujące pytania, jak również zaprezentuję Wam 12 programów fabrycznych, które zainstalowane są w panelu Xpedeus 2. Jednym z podstawowych pytań jest zagadnienie kompatybilności starych cewek i propointerów z najnowszym Xpedeusem 2. Pytacie mnie, czy te cewki będą pasowały i czy propointer Mi 6 będzie można sparować z najnowszym modelem Xpedeus 2. Najnowszy model wykrywacza metali Xpedeus 2 sparować będziemy mogli z pointerem Mi 6. Natomiast cewki typu X35 czy HF Coil nie będą pasowały do tego detektora. W momencie, kiedy producent wypuścił Xpedeus 2, stworzył dla tego modelu nowe cewki pracujące w technologii multifrequency. Tylko i wyłącznie te cewki będą kompatybilne z detektorem Xpedeus 2. Cewki te posiadają rozmiary 9, 13 i 11 cali. Podobna sytuacja ma się również ze słuchawkami. Wraz z pojawieniem się najnowszego modelu Xpedeus 2 producent zaopatruje nas specjalnie dedykowane do tego słuchawki. Standardowo przy zakupie wykrywacza metali otrzymujemy słuchawki oznaczone symbolem WS6, natomiast opcjonalnie możemy dokupić słuchawki oznaczone symbolem WSA2 i WSA2 XL. Do poszukiwań w wodzie, do nurkowania użyjemy specjalnie zaprojektowanych słuchawek z przewodnictwem kostnym oznaczonych symbolem BH01. Kolejne pytanie, które mi zadaliście, dotyczyło częstotliwości pracy wykrywacza metali Xpedeus 2. Pytanie brzmiało, czy oprócz pracy wykrywacza w multitonach możemy ustawiać detektor w monoczęstotliwościach, czyli używać tylko jednej częstotliwości, a nie kilku jednocześnie. Niepodważalnym atutem i coś, co wyróżnia model wykrywacza Xpedeus 2, jest praca w opatentowanym systemie Fast Multifrequency. Polega na tym, że detektor jednocześnie wypuszcza w głąb Ziemi 7 częstotliwości w zakresie od 4 do 45 kHz. Natomiast jeżeli użytkownik zdecyduje, że chce pracować na jednej częstotliwości, również wybranej w zakresie od 4 kHz do 45, został stworzony specjalny program, który nazywa się MonoFrequence i posiada on regulowaną częstotliwość manualnie od 4 do 45 kHz. Czyli odpowiadając na Wasze pytanie, tak, detektor Xpedeus 2 może pracować na jednej częstotliwości, którą indywidualnie dobierzemy podczas naszych poszukiwań. Osoba, która będzie użytkowała wykrywacz metali Xpedeus 2, po jego włączeniu może wybrać jeden z 12 programów fabrycznych. Bardziej doświadczeni użytkownicy na bazie funkcji, jakie są dostępne w panelu Xpedeus 2, będą mogli stworzyć własne programy autorskie. Przejdźmy zatem do omówienia 12 podstawowych programów, które są przypisane detektorowi Xpedeus 2. Program pierwszy, tak zwany ogólny, stworzony jest na bazie Fast Multifrequency, czyli pracuje na kilku częstotliwościach jednocześnie. Natomiast maksymalna wykorzystywana częstotliwość w tym programie to 40 kHz. Jest to program ogólny, wykorzystuje niskie i wysokie częstotliwości i zapewnia doskonałą identyfikację obiektów w glebie. Program do stosowania zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych detektorystów. Na początek polecam stosowanie tego programu ogólnego każdej osobie,
która ma pierwszy raz styczność z wykrywaczem metali. Program ten w bardzo prosty i łatwy sposób pomoże nam zapoznać się z pracą detektora XPDEUS 2. Program numer 2 o nazwie Sensitive wykorzystuje Fast Multi-Frequency, a maksymalna częstotliwość w tym programie to 40 kHz. Program ten jest wysoce skuteczny na wszystkie cele, na małe monety, jak również na duże zakopy. Program Sensitive możemy stosować w mocno zmineralizowanym i zanieczyszczonym terenie do poszukiwań małych celów, typu jakieś małe monetki lub złoto. Program numer 3 o nazwie Sensitive Pełne Tony to program oparty na tej samej platformie co program numer 2 Sensitive, ale jest skonfigurowany z trybem dźwięku full tony, czyli pełne tony. I z reaktywnością, która jest odpowiedzialna za szybkość detektora, na poziomie 3. Przypisując w tym programie poziom reaktywności 3, nadajemy bardzo dużą szybkość temu detektorowi. Jednak najbardziej szybkim, reagującym na cele w ziemi, jest program numer 4. Został on stworzony na bazie Fast Multi Frequency, gdzie wykorzystywana jest maksymalnie częstotliwość 40 kHz i używany jest do tego specjalny tryb dźwięku pitch. Jeżeli chciałbyś, aby Twój detektor maksymalnie szybko reagował na cele w ziemi, musisz wybrać program numer 4. Program numer 5 o nazwie PARK wykorzystuje również technologię Fast Multi Frequency, a największa częstotliwość pracy to 24 kHz. Program PARK przystosowany jest do poszukiwań na terenach rekreacyjnych, takich jak parki, suche, piaszczyste plaże. Natomiast do przeszukiwania głębokich warstw ziemi posłuży nam program numer 6 o nazwie Głęboki. Program ten wykorzystuje bardzo niskie i średnie częstotliwości. Zaprojektowany został w taki sposób, aby lepiej lokalizować cele o dobrej przewodności. Idealnie nadaje się do namierzania skupisk monet, zachowując jednocześnie doskonałą czułość na pojedyncze monety przy użyciu częstotliwości 14 kHz. Program numer 7 o nazwie Deus Mono pozwala nam wybrać tylko jedną częstotliwość roboczą w zakresie od 4 do 45 kHz. To użytkownik decyduje, na jakiej częstotliwości chce pracować. W tym programie tryb pracy wieloczęstotliwościowej jest wyłączony. Możemy korzystać tylko z jednej częstotliwości. Kolejny, ósmy program o nazwie Złote Pole jest dedykowany dla osób, które lubią szukać złota. Stworzony został na technologii wieloczęstotliwościowej i wykorzystuje maksymalną częstotliwość 40 kHz. Chcesz szukać złota? Chcesz, aby Twój wykrywacz był skuteczny? Wybierz program Złote Pole. Ten program na pewno Ciebie nie zawiedzie. Twórcy wykrywacza metali XPDEUS 2 pomyśleli również o osobach, które lubią szukać głęboko zakopanych skarbów czy depozytów. Stworzyli program o nazwie Relikt. Wykorzystuje on technologię wieloczęstotliwościową, ale bazuje na niższych częstotliwościach, które to odpowiedzialne są za penetrowanie głębszych warstw ziemi. Chcesz znaleźć skarb? Chcesz znaleźć głęboki zakop? Chcesz znaleźć depozyt? Wybierz program numer 9. Wykrywacz metali XPDEUS 2 jest detektorem, który można zanurzać do głębokości 20 metrów. W związku z tym został specjalnie stworzony program o nazwie Nurkowanie z myślą o osobach, które pragną prowadzić poszukiwania pod wodą. W programie tym wykorzystano technologię wieloczęstotliwościową i dobrano niskie i średnie częstotliwości, aby lepiej lokalizować cenne cele, takie jak pierścionki i monety. Używając programu numer 10 Nurkowanie, wykrywacz bardzo stabilnie pracuje na glebach wysoko zmineralizowanych, w tym w słonej wodzie morskiej. Jest bardzo duża grupa detektorystów, która uwielbia chodzić z wykrywaczem metali po plażach. Specjalnie do tego został stworzony program numer 11 o nazwie Plaża. Program Plaża pracuje w technologii wieloczęstotliwościowej, a największą częstotliwość, jaką zastosowano
do pracy na plaży to 24 kHz. Dzięki temu detektor jest bardzo czuły na małe cele. Program ten należy stosować, kiedy prowadzi się poszukiwania na plażach nadmorskich, jak również na plażach nad jeziorami. Detektor pracuje wtedy stabilnie i jest skuteczny. Ostatnim fabrycznym programem, który znajduje się w panelu XPDUS 2, jest program o nazwie Czuła Plaża. Jest to program, który ma za zadanie m.in. doprowadzić do tego, aby użytkownik XPDUS-a 2 znajdował na plażach bardzo głęboko mega drobne złote przedmioty, biżuterię i monety. Jak sami widzicie, wykrywacz metali XPDUS 2 ma wiele programów, które można zastosować w wielu sytuacjach i w wielu miejscach. Ja osobiście sam przetestuję wszystkie programy i zobaczę ich skuteczność. Jeżeli byście byli zainteresowani zakupem wykrywacza metali XPDUS 2, zapraszam Was do sklepu stacjonarnego lub do złożenia zamówienia w sklepie internetowym. Link do sklepu i do oferty znajdziecie pod filmem w opisie.